Hej, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w ROM 2 Total War. Ostatnio tutaj mieliśmy niemiłą sytuację, bo moi rywale okazali się za silni dla tego oddziału. Dlatego musimy tutaj siedzieć po prostu. Dodatkowo szykujemy się na zaatakowanie Lemonum oraz Arwenów, którzy tutaj siedzą. Dodatkowo rekrutujemy oddziały Legioni Pretorian. Pretorian. Pretorianie się będą rekrutować trochę, to zajmie chyba dwie tury ogólnie. Mamy tutaj z kimś wojnę, mamy z namnetami i to tyle. Welcome, speak. No i to tyle właśnie. Dlatego weźmiemy kolejną turę. Z Syrakuzami jestem tutaj dogadany i nie ma najmniejszego problemu. Ta kampania wydaje się o wiele łatwiejsza od tej kampanii z DLC, której gram Lepidusem. Nie mówiąc o Pompejuszu, który w ogóle ma tylko tam wyspy i musi ogarnąć wojnę. Tutaj to wygląda o wiele łatwiej. No ale zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Namnetowie chwilowo niczego ciekawego nie zrobią. Pewnie będą chcieli plądrować mój tutaj rejon namnetu. Jak widzicie, wrogi agent dalej tutaj działa na moich wojaków i oni po prostu giną. Dlatego będziemy musieli się chyba zająć tym naszym niemiłym kolegom. A do tego będziemy potrzebowali jakieś tam siły. A nie, namnetowie pokonani, dlatego już nie będą mnie tutaj denerwowali tym. Ha! Ha, ha. No ciekawe. No dobra. To było ciekawe. Upadli zanim w ogóle wysłałem siły, dlatego popłyniemy tam. Tutaj będziemy pomagać tym moim wojskom rzymskim w ataku na te plemiona tutaj. Mamy dodatkowo heroldów Ankou. I tutaj jeszcze jedna tura do zrekrutowania armii Pretorian. Może nawet kolejną armię utworzymy. Ród Corneli, Corneli Juni. Dobra, to niech po prostu... O, tak jest dobry tutaj generał. Werbuj. Wow, naprawdę sporo płacimy za te oddziały. Zaawansowana taktyka jazdy, jak widzicie, już jest opracowywana. To nam da niezłego kopa do umiejętności wojskowych naszych. No i za chwilę... nie chcę, żebyście chodzili po moich rejonach. Ja po waszych chodzić nie muszę. Zaatakujemy z obu stron. Konfederacja Germańska upada, tak naprawdę to oni tutaj wiele nie podziałają. Tą Massalię bym tutaj podbił, ona jest naprawdę dochodowym rejonem. No i na pewno się za to zabiera. Zwiększenie rangi, wyśmienicie i rekrutujemy ogromnej ilości pretorian. Wyśmienicie w końcu, nikt mi tutaj nie zatruwa tych moich jednostek. O, no niech tutaj ma jakieś skillsy rozwinięte. I będziemy iść przez Massalię, pójdziemy tak. I za chwilę ich zaatakujemy. Tutaj będzie kolejna armia. Na pewno znajdą jakieś zastosowanie. Widzicie, jak drogie są te oddziały. Oni są prawie po 200 na utrzymanie ich. To naprawdę sporo. I on może tutaj wpłynąć i możemy od razu ich zaatakować. Zrobimy to w kolejnej turze, tak naprawdę. Będą mieli teraz niemiłą niespodziankę. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzą. Epir tutaj ładnie podbija Kartaginę. Kartagina tutaj pewnie się z nimi... ładnie będzie chciała bić. Przynajmniej ich uwaga
nie będzie skupiona na mnie, tylko na nich. Dlatego mogę w spokoju podbijać kolejne rejony moich wrogów. Natchniona ludność, świetnie, uwielbiam jak takie zadowolenie z miasta. Sabotaż, zatruj im studnie. Pięknie. Wyśmienicie, udało ci się zatruć ich studnie. Tutaj mamy jedną armię, tutaj idzie druga zarażona. W sumie mogą podejść tak. To się chyba będzie liczyć jako wtargnięcie? Nie, bo oni chyba zezwolili mi na przejście. Chyba coś tam z nimi uzgadniałem. Wypowiadam ci wojnę. Atakujemy dwoma armiami. Z tym sobie na pewno nie dadzą rady. Ogromny rejon podbijamy aktualnie. Chociaż nie obyło się bez strat, ale to sobie ogarniemy. Dwóch generałów mi awansowało za jednym zamachem. Bardzo ładnie. No i mamy do przebudowania. To zburzyć, to zburzyć. Tutaj tak i tutaj zburzyć oczywiście. Bardzo mały dochód. Tym bardziej jak zaraz ci pretorianie tam będą. Ale teraz oni tutaj wpływają. I idziemy zaatakować chyba miasto. Wygląda na wyrównaną bitwę, mają dosyć sporo tych sił, dlatego nie będzie tak jakoś prosto. Rzędwa oczywiście. No i zabieramy się za podbój tutaj kolejnych plemion. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Bijemy się na otwartym polu. To jest dobrze, bo no, będziemy po prostu ich atakować od przodu. On ma tutaj trochę pół armii miotającej, pół do walki w zwarciu, ale oni się nie nadają nawet do walki w zwarciu, dlatego trochę to będzie ciekawie wyglądać. Pada, wyśmienicie, niech pada. Dzięki temu jego wojska miotające będą o wiele mniej skuteczne. Rozstawmy tych moich dzielnych pretorianów. No i generał, jesteście grupą, gratuluję. Cicho mój doradco i podchodzimy. Oni będą mieli posiłki stąd, z południa. A my tutaj stąd. Właśnie, bardzo ładnie. Nie, one idą stąd te posiłki, no dobra. Wy możecie jakoś na nich tutaj się wyszykować. W sumie kawaleria miotająca będzie mogła podjechać tutaj do nich i w nich miotać. I tyle w temacie. A oni, ta piechota tutaj cała moja, może jakoś podejść od flanki. Maszerujcie moi pretorianie. Bardzo ładnie to wygląda. Tam dochodzi do czegoś. Już biegną na nas, dobra. Nie możecie miotać? A oni są do walki z zwarciu, Jezu. To tragedia. Oni się na tyle mi przydadzą normalnie. Myślałem, że oni miotają. Kurna. Dobra, w takim razie wy tutaj będziecie się bić.
aktywni, tutaj wypoczęci. Podchodzi do nich, będziemy musieli ich flankować tutaj dosyć. Oni mają prawie 3 pełne armie, to będzie niezły zjadacz klatek. Będzie normalnie pochłaniać ta bitwa klatki na sekundę. Jest zmęczony, oddział już ucieka. Może nie ucieka, po prostu wykonuje odwrót. Nie mogą ich stąd zajść jakoś. Roma Invicta, no właśnie. Oni tam mogą podjechać, a my tutaj podchodzimy do nich. Powolutku, zaraz pewnie wejdziemy w zasięg. I wtedy szybko podbiegniemy do nich. Jak to wygląda? Chwilowo stoją i nic nie robią. Co zrobią Piktonowie? To jest ich tak naprawdę cała armia. Jeśli oni przegrają, to nie mają swojego jedynego rejonu, jaki mieli. Już miotałem, tak. Zaczyna się. W takim razie. Oni biegną tu. Moi tutaj biegną. Oni pewnie i tak uciekną tymi oddziałami, które miotają, dlatego... niedługo nowe rozkazy będę musiał im wydać. Ale póki bitwa, to musimy powysyłać tak nasze wojska. No i ci tutaj będą flankować teraz. A generał się odłączył od grupy, trudno. On sobie może tutaj podchodzić po prostu. Appius Kilo. Silo. Check to. Teraz. No, odwagę to oni mają jednak. Że nawet pod takim ostrzałem oni po prostu biegną w linii prostej i mają gdzieś to, że są atakowani na odległość. A, dobra. Pomyliłem kawalerię z tymi. Z kawalerię z piechotą. No wy ich stąd możecie zajść. Właściwie to moja kawaleria tutaj może połączonymi siłami zaatakować. Zaraz będzie ten moment. Ten moment bitwy, który uwielbiamy, czyli walka w zwarciu. Oni niech ich tam gonią. No i tutaj atakujemy siły wroga w tym momencie. W tym momencie bitwa przybiera zupełnie inny obrót, tak jak mówiłem. Obrót spraw zmieni się natychmiastowo. Będziemy musieli wydać nowe rozkazy, które wyglądają mniej więcej tak, jak właśnie tutaj rozporządzam. No i podbiegamy tak. Tutaj atakujemy kawalerię najemników. Jazdę galijską. Naszą jazdą galijską właśnie. Tutaj biegną posiłki. Tutaj wybijemy tą jazdę w moment. Nie mają czego tutaj szukać. Tutaj bijemy się z wojownikami kolejnymi. Może niech im generał pomoże w takim razie. Podłamiemy im morale i wjedziemy teraz w niego. O! Ciężka piechota pokonana. Dobra. Moment, bo tutaj trochę muszę powydawać rozkazów. Aż tak szybko nie umiem. Wy tutaj. Dobra, widzimy pełno migających flag, tutaj mój rywal panikuje. Właściwie to już spanikował. Zaraz wygramy tą bitwę.
Jedyne co ucierpiał to jednostka najemników kawalerzystów. A, wy ich tutaj gońcie w takim razie. Albo nie, zajmie się tym moja kawaleria. Tak, żeby było fajnie. My tutaj atakujemy bardzo ładnie. Jeszcze ich flankujemy, poborowych, zwykłych, Jezu. Masakra na... Kogo on w ogóle wystawił do walki? To jest beznadziejna decyzja mojego rywala. Miał ich bardzo wielu, ale... tak naprawdę nikt to byłby skuteczny do walki. No to dobrze chyba. Jak zużyli, to przynajmniej nie bili się zwarciu. Tutaj okrążamy teraz. Flankujemy, flankujemy. Ile się da. Tyle flankujemy. Tutaj wybijamy, tutaj też wybijamy. Wy ich tutaj gońcie. Bardzo ładnie wybici. No nie dziwię się, wybijamy ich doszczętnie, mój drogi doradco. Dobra, wy im tutaj pomagajcie, no bo co będziecie tak stali się gapić? Tak naprawdę to mało potraciliśmy. Dodatkowego wódz umiera, śmienicie. Ci tutaj wyczerpani pewnie ich gonią. Możemy gonić tych spanikowanych w sumie wojaków. No i wygraliśmy tą bitwę tak naprawdę. Chociaż tutaj idą kolejne siły mojego rywala. Dlatego powinniśmy się rozstawić trochę. Mniej więcej tak. Pięknie. Teraz przygotować się na kolejne posiłki mojego rywala, które nadchodzą. Kolejni poborowi, mięso armatnie. Tutaj, nie wiem, niech to ci goni. Wy możecie ich olać. I oprócz tych, oni tutaj się mogą ustawić. Nie ma problemu. Moi rywale gdzieś tutaj biegną, my ich będziemy gonić w takim razie. Wow, gdzie ten oddział zawędrował? Tutaj biegnij, kolego. No, procarze dostali ładny wpierdziel. Tak jak się spodziewałem. Atakujemy. Nie oszczędzić nikogo. We have discovered the enemy's hidden units. Pięknie. Szybkie rozkazy. Szybka bitwa. Spanikowani już tutaj od razu na dzień dobry. Się nie dziwię w sumie. I wygraliśmy heroiczne zwycięstwo. Widzieliście, no to był momencik. Dosłownie Piktonowie. Zabili mi 250, ja im 3500 wojsk. To pokazuje właśnie, jak silne są moje oddziały. No i do tego zdobywałem doświadczenie, które przekłada się ich na zdolności bojowe dodatkowo. To jest naprawdę masakra na moich rywalach. Ale musimy tak podbijać, bo trzeba mieć kolejne armie na utrzymaniu. Nie moja wina, że właśnie zrekrutowałem same elity. To był mój plan właśnie. Momentalnie pokonani. Tutaj jak widzicie pewnie niektórzy pouciekają. Ale obrona miasta leży trupem. No i Piktonowie zostali od razu pokonani. Do widzenia panom. Nie wracajcie. Tutaj zaburzymy, bo będzie wymagana kapliczka. Ten generał... Aha, bo podbiliśmy Bibraktę. Dobra, to nie ma problemu. No i teraz moi rywale mają dosyć duży problem.
Bo są flankowani z dwóch stron. Nie mają czym się bronić. Właściwie mają czym atakować, ale nie wybronią się. Nie ma szans. Arvernowie będą próbować tymi swoimi szpiegami tutaj coś działać, ale nie uda im się to. No ewentualnie tutaj coś zrobią, ale to jest naprawdę zbędne. No a my dalej będziemy podbijać, tym razem Arvenów do końca. Jego sojusznik padł trupem. W moment to jeszcze Marsylia jest oblegana, udało im się wybronić. To nie jest jakieś trudne do wybronienia, bo mają naprawdę tutaj mury obronne wielkości niesamowitej. Raport pretorianie kolejni. Już tylko 500 na plusie. No widzicie, no już mi wybiła tych. Dobra. To i tutaj baza wojskowa. Pole marsowe, wyśmijcie. Wybudujcie to. Mój tutaj dzielny szpieg od razu pojedzie mi pokazać, jak to tutaj się prezentuje i oni coś umierają. Wygląda na to, że nie mają kasy na taką ilość armii, jaką aktualnie posiadają. Tutaj kapliczkę i tutaj to. Wyśmienicie. Bibrakte rozbudujemy, to będzie kolejna baza wojskowa. Vesantio bardziej by pasowało, ale trudno. Tak wybrałem i tyle. Aktualnie widzicie, rozrastamy się bardzo ładnie. Wiwisków zatkujemy, Marsylię zatkujemy. Tutaj Edetanowie coś ich podbijają. My tutaj się zaopiekujemy właściwie wszystkim tak naprawdę. Jeszcze 5 oddziałów i będzie. W ogóle gdzieś wyłączyłem podatki. Podatki. Tutaj największe niepokoje, nie obchodzi mnie to. Interesują mnie tylko podatki, a podatki muszą być. Podatki muszą być. Podatki. Właśnie. Wyłączyłem im kiedyś podatki i zapomniałem o nich. No ale teraz taki tutaj taką kontrolę zrobiłem, gdzie ewentualnie nie płacą podatków. No i przywróciłem, mamy 2000 na plusie, prawie 3000. Bardzo ładnie. Ten generał może się wrócić, a ten może pojechać zaatakować, ale w sumie ma ten jeden oddział, który tam upada, dlatego nie będziemy tego robić. Miałem nadzieję, że Arvernowie się rozbudują i będą większym rywalem dla mnie. No ale widać, wolą tylko plądrować na mnetu. Oni gdzieś tutaj wyjechali do lasów. Możliwe, że będą chcieli podbić mój rejon na północy. Chociaż nie jestem pewien. O, powstańcy. Bunty w Epirze do 100% osiągnęły poziom i no i są bunty. Marsylia znów jest oblegana. Co ciekawe. Oni tutaj się chyba nie wybronią. Luzytanie, Wiskowie tutaj chyba trochę zbyt ambitnie podchodzą do tematu. Nadwyżka w Italii, świetnie. Konfederacja Germańska upadła. Ona chciała zaatakować mój patrol chyba. A ja sobie zabiorę ich miasto. Do widzenia panom. O, oni tutaj chcieli się ukryć i nie wiem, nie wyszło im to. Nie przyda mi się tutaj baza wojskowa. Burdigala została do podbicia. Burdigala jest tutaj. I ją we władaniu mają Wiwiskowie. Dobra. Luzytanie tutaj są, tutaj mają Marsylię. Luzytanie mogą być moim kolejnym punktem kampanii. I oni trochę mają duże rozmiary, co ciekawe. Dobra, oni są daleko, to mnie nie obchodzą. Bojowie ogólnie się biją z każdym, to nikt ich nie lubi.
Edetonowie. Świetnie, chcecie pohandlować. Mnie to cieszy. Przyjmują propozycję handlu. To bardzo dobry znak. Lubią mnie. Niedługo pojedziemy chyba na północ podbić plemiona brytyjskie. A później wrócimy się na południe do Hiszpanii. Tak myślę, wiecie? Oni tutaj plądrują. Jeszcze z powodu zimy będą mieli dodatkowe straty. Nie wyjdzie im to na dobre. No ale co mogą innego zrobić? Luzytanie oblegają dalej Marsylię. Chyba ją w końcu podbiją, bo mają duży nakład sił do tego. No i co się wydarzy? Rugiowie tutaj sobie pływają. Daremnione działania wysłannika, wyśmiciel, zwiększenie rangi, intryga, ród Julii. Ono proszę, próba zabójstwa, ty gnoju. Corneli, Corneli, Corneli. Dobra, weźmiemy ciebie. Budujemy sporo. Tutaj to jest chyba ten generał. Ona awansowała, wyśmienicie. Wy tutaj nie ogarniecie tematu. Mamy dosyć sporo zadowolenia tutaj. To skupimy się na czymś takim. I brak to oczywiście. Później będziemy rozbudowywać te koszary, teraz nie. Tutaj kaplica Marsa. To chyba nawet nie mam technologii, no właśnie, rozwinięte techniki budowlane. Zburzyć to. Albo nie, zostawimy. I tutaj kolejna kapliczka, niech będzie. Oni tutaj plądrują, dlatego mam niepokoje. A z Bibrakty chyba jednak wyjdę. Zatykujemy ich, do widzenia. Wybić. I zyskali nowe tradycje. Wyśmienicie. Minus 12, ale to nie problem. Teraz zaatakujemy tą armię, która tutaj plądruje moje rejony. ...95% to nie są problemy. Wyśmienicie. Mamy zwiększenie rangi. Jak on by mógł tutaj, to niech wróci, wyśmienicie. A my będziemy szykować się na zaatakowanie plemion brytyjskich. Musimy tutaj się wybrać. Mój kolejny punkt kampanii. To będzie podbój właśnie plemion brytyjskich. Wybieramy się tam. Tutaj musimy chwilę zostać, bo musimy rozbudować te rejony. Ale kolejne działania zobaczycie dopiero w kolejnym odcinku, a w tym to by było na tyle. Żegnam się z wami tutaj Wrona. Do zobaczenia. Na razie.